W najbliższą niedzielę, 10 czerwca, odbędzie się jubileuszowy 20. koncert w hołdzie Ojcu Świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Tradycyjnie już wydarzenie ma charakter dobroczynny. Beneficjentem jest Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej. Tym razem w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra w niedzielny wieczór usłyszymy trójkę wykonawców, wokalistów Marlenę Borowską, Natalię Ołów oraz gościa specjalnego Jacka Szymańskiego. Towarzyszyć im będą muzycy grający na skrzypcach, akordeonach, fortepianach oraz organach. Podczas koncertu usłyszymy również chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia oraz zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Suwałkach kierowany przez Marlenę Borowską. Beneficjentem dobrowolnych datków będzie Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, które istnieje od 2005 roku. Założone zostało z myślą o niesieniu pomocy osobom chorym na nowotwory, niepełnosprawnym, wymagającym stałej opieki w domach. Staramy się ich wspierać w ramach skromnych funduszy, które zdobywamy dzięki przekazywaniu nam przez ludzi dobrej woli 1% podatku i pomagamy w częściowej refundacji kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych na badania i konsultacje. Dlatego też każdy grosz zdobyty dzięki takim akcjom jak koncert charytatywny jest naprawdę ogromnie cenny, informuje Lidia Gutowska, członek zarządu stowarzyszenia. Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 19:00.